ktoś kiedyś powiedział mi, że musi tak być i nie możemy nic już z tym zrobić. Musimy to zaakceptować. Zaczęłam zastanawiać się, jaka tak naprawdę jest Polska, jacy są ludzie i jaka jestem ja. Uświadomiłam sobie, jak mało wiem o moim kraju, jak mało wiem o ludziach, że znam tylko ogólne informacje i nawet nie staram się pójść dalej, bo wszyscy mówią, że tam niczego nie będzie. Dlaczego nie potrafimy cieszyć się cudzym szczęściem, wstydzimy się nas samych, doszukujemy się dziury w całym, komplikujemy tyle spraw. A może to ja taka jestem? Lubię zachody słońca, lubię nasz język, lubię znajdować ruiny kamienic, lubię patrzeć na ludzi. Czasem zastanawiam się, czy są szczęśliwi, czy urodzili się w Polsce, co zjedli dzisiaj na śniadanie. Wtedy uświadamiam sobie, że każdy jest inny i że gdybym chciała, mogłabym podejść i porozmawiać. Nie, nie zrobię tego. To byłoby dziwne pytać się, czy wszystko w porządku. Jesteśmy zamknięci w sobie, szarzy. Za dużo myślimy, a za mało robimy. Zmieńmy to, będzie łatwiej i lepiej. Chcę żyć w kolorowej Polsce. Boimy się zmian, boimy się ryzykować, kochać. Wydaje mi się, że często jesteśmy własnymi wrogami. Dziwne. Ruiny to znak, że ktoś próbował dojść dalej, stworzyć coś lepszego. Pewnie to nie my poniesiemy konsekwencje tego, co robimy teraz. Więc nauczmy się budować Polskę i nas samych. Otwórzmy się na świat, na innych ludzi. Przecież to nie takie trudne. Wystarczą tylko dobre chęci. Coś, co teraz jest błędem, może mieć dobry wpływ na przyszłość. Hej, przecież każdy popełnia błędy i tylko od ciebie zależy, w jaki sposób je wykorzystasz. Czasem trzeba wyjść z tego komfortowego pudełka i zobaczyć, jak jest. Czy naprawdę nie możemy już nic zrobić? Jestem Polakiem i chcę być z tego dumna.